Siema, siema, hejo. Siema, byki. Siemano. Jedziemy kupić motocykl znowu. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Jak, gdzie ty tam? Uciekaj mi. Ty nie jedziesz tam. Może dla ciebie ten motor. Być może. Jak Bartek nie weźmie. Dawaj Bartek, nie bój się. Bartek musi się przełamać. Bartek, jesteśmy z tobą. No. Siema. Siema Kuba. Cofnij się. No ale jestem zapięty. Siema Bartek. Siema. Co tam? Dobrze. Podekscytowany? No. Po motor? Pierwszy swój w życiu? Tak. Kask masz? Zapomniałem. To co, jedziemy, nie? Tak. A pakujemy się na busa? Już lecę, już! Tata, no to kto będzie więcej jeździł? Ja! 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 A ja będę mógł? Tak. A ja? Tak. A ja? Wszyscy zerwiste będą jeździć. Nie, się nie pytaj, to nie moje! Kuba, podekscytowany też, Kuba, tak? Kuba, podekscytowany. Tomek, jak? Zobaczymy. Fajnie, w ogóle Bartek wczoraj nie mógł wytrzymać. Offroadowe błoto nam się tu zrobiło. No. Dla bączków idealnie. Tak. A szkoda wyjeżdżać. To co, jutro będziecie razem jeździć motocyklami? No chyba po tak. Tym błocie? Shit. Niedaleko, to jest koło nas gdzieś, nie? No. Z 5-6 kilasów. Nie no, takie dni jak ten to uwielbiam po prostu. Zakup motocykla nowego, znaczy nie nowego, to będzie używany motocykl. No. Budżet jaki? Ograniczony jak zawsze. Ograniczony budżet około 3000. Jako pierwszy motocykl dla Bartka. Tak. Rewela. Po prostu. Nie. Tu skręcamy. 5 kilasów i będziemy na miejscu. Tak jest. Słuchajcie, tutaj kiedyś sobie przyjeżdżałem super monciakiem. Szukałem właśnie wolnej takiej drogi do nauki jazdy na kole. Tak to było kiedyś. W 2017 roku. Tu przyjeżdżałem i... I trenowałem, próbowałem. W ogóle wszędzie szukałem jakichś miejscówek. Bartek przed nami z tatą. Tomek. My stała ekipa, siema. My stała ekipa, to jedna rodzina. Kuba. Elo Bleku. No, już prawie dojeżdżamy. Po wyboistej drodze. Dobrze, że jeszcze jest jasno, nie? No, Bartek pierwszy moto to jest tam naprawdę w szoku jest. Zaraz go wam sfilmuję i pokażę, w jakim szoku jest. A drugi sp... Jak? Pod wrażeniem? Tak. Bartek nie mógł się doczekać. A jak myślisz, dosięgniesz do tego motocykla? Myślę, że tak. Może. Myślisz? Chyba, może. Stawiamy. Nie. Dzień dobry. No. Ja mam nawet sprzęt. Czekaj, czy ja będę pamiętał, jak to można idzie? A ja muszę. Jeździłem tym. No. Ja może bym był odcinek z tego. Ta sprzęgło. Ta, dosięgnie. Sprzęgło jest zrobione. Już coś ty. No linka. Dzień dobry, poczekaj, kiedy ja jeździłem tam na wiosnę. Dosięgnie, później. Tak. Pewnie marzany. Co z gazem, nie? I potem go tam odkręcałem, nie? Tu oryginał masz wszystko? Tak, oryginał wszystko. Coś było robione? Ostatnio? Ostatnio tylko linka sprzęgło. Aha. I tylko to wymieniłem. Ja bym może nawet... No i kierunku nic, wszystko na oryginale. Tak, tak jak było. Tak jak było wtedy, co świeżo po remoncie, tak jest. No Bartek, upal go. Ja? No a kto? Tak jak kluczyki. Okej, kluczyk. O, i tu kopkę i z dół sajpety. No, mocno. I leciutko gazu. Z hamulcem czy? Leciutko, nie, bez hamulca. Leciutko gazu. Jest na luzie? Leciutko gazu. No, mocno. Mocno. No ja go odpaliłem, a ty nie odpalisz? To ja mogę. No już prawie. No coś nie chce. To pan ci odpali. No może. O. To trzeba wiedzieć. Czas na nim. 3 lata jeździłem na tym. Zalał.
silnik, coś tam mi rybio coś robiłeś. Tak, robiłem, bo mi łożysko i kole zaległo wtedy, nie? Bo trochę na zimno mu zadmasonałem. Nie patrzę, jak się rozgrzeje i no i strzeliło, nie? To co, będzie jazda próbna? Nie wiem, może. Tak się może. Nie, pan przyjedzie, co? No, tak. To ja mam się przyjechać? Co wy się boję? Ja już tym jeździłem. No to trzymaj się. Ja przyjedzie. To idziemy na ulicę. Ja na ulicę miałem. Pierwsza jazda. Tylko proszę bez dupawki. Chyba wróć. Ta Bartka jedzie. Musisz się przejechać kawałek. No muszę. No. No. Bartek, pamiętaj, tak jak cię uczyłem. No dobra. Tak jak na emeryce. Kita, kita, cały czas kita do przodu, kita. A boisz się przejechać, czy nie? No tak. Boisz się, czy nie? Tak. Na pół? Trochę. Ja bym się nie bał, ja bym siadał i jechał. Ci nie odda. No ładnie. Nieźle. A to twoje ma być? No. To za tatę ci nie odda. Nie. Zobaczysz. No. Będzie jeździł. Paliwo ci całe wyjeździ. Tacy są rodzice, nie chcą dać. Jeżdżą i upalają i nie chcą oddać. To tylko u nas jest inaczej. Kuba jak się dokładnie do nas. Tak, Kuba, ale ostatnio musiałem się go prosić, żeby mi dał kłada mojego, nie? Raptusa. No, tak było. Było tak? No. I udawałeś, że nie słyszysz. Dawaj Bartek, nie bój się! Bartek musi się przełamać. Bartek! Jesteśmy z tobą! Na jedynce sobie będziesz powoli jechał. To mogę na jedynce. Potem dwójka. Nie, dwójka nie. Tak!
trochę więcej gazu, wiesz? No dobra, weź ten. Ale nic do góry, nie stało. Nic ci nie stało. Do góry, dobra. Chyba truje wbił. Jak on? Jak wrażenia? Zimne tęce mam. Fajnie. Ale zimno jest. Nauczysz się. Już nie chcę iść. Chyba nie dla Bartka. Bartek, a to jest dla ciebie czy dla taty? To jest dla mnie. Aha. Bartek, a czemu się tata jedzie? Pytasz, jak się zakręca, to się ściska sprzęgło, jak jest mały zakręt. Tak, sprzęgło, no. Przyznam to sprzęgło właśnie. Dobrze, dobrze. Silne ręce mam. To co, będzie ci od rana? No. Wolnych jest taki, jakby przerywał, nie? Na, jak się idzie, nie, tak fajny, tu kwestia uszczelnienia jest, nie? Też pewnie. A co idzie, jak już od wyższe obroty ma, to idzie. Ja wam pokazałem się idzie. No, a będzie już kask i mówię, dobra, bez kasku się przyjedzie. No, bez kasku. Oni to już tam lubią miód, nie? Kto bez kasku? Ja tam jeździłem. No to dawaj. Pokaż, co to potrafi. No, no. Właściciel. Jak się jeździ 50? Właśnie tak! Zgawa, dzisiaj jest zimno! Hubert, chodź! No nie wiem, nie wiem, muszą się zastanowić. Właśnie czekamy na decyzję. Narada rodzinna. Co i jak. Zobaczymy. Ja tam nie wiem. Wiem, ja to wiem ze swojego doświadczenia, że jak się kupuje taki używany nawet 2010 rok, to zawsze będzie coś za chwilę do roboty. Trzeba się z tym liczyć. Chyba że MRF-ę jakąś kupi, no to wtedy nic nie wkładzie. A tak to jedzie. Jedzie nawet, jedzie, jedzie, jedzie. Zaraz zobaczymy, jaka decyzja będzie. Tak nie może być. Fajnie.
Fajnie. Na takiej silni to... No. Tata umie zrobić? Nie, to wuja mu zrobi. Wuja zrobi. Co wuja? A, no. To idziemy na wuja i nie zrobi. Aha, mama. No i dobra, kwestia sceny, jak tam wygląda temat? No to ci Mirek powiedział, taka musi zostać, bo nie już jadę. Mówił mi 2800, nie? Dobrze mówił? 3800. Ja, 3800. No więcej nie zajdę, bo ono jest chwilę więcej warto, nie? No już chwilę ją sprzedaję, bo... I to ile? No 3200, no i... Z kaski, nie? Bo z kaskiem jest tym olejem, nie? A, i tym olejem. Ja miał. Tak, żeby i cały czas na jednym oleju, nie? Żeby nie było szeregi. Yeah. Jaka decyzja? Bierzemy, no co? Bierzemy? Co? Bartek, masz motor? Tak. Ja pierdziule. A dasz mi się tam golnąć tak. Potem? Tak. Graty, Bartek. Jeny, no święto. Pierwszy motocykl. No. Daj sobie tutaj usiąść, to ci zrobię zdjęcie. Hubert, no gratuluję ci sprzedaży też. No. No, widzisz, jak masz szczęście do Blacka. To teraz Hubert co kupujesz? Uśmiechnij się! Co ty taka? Kominiarę opuść! Jak, zadowolony? Uciekaj mi! Ty nie jedziesz tam! Kota, nie zabieraj kota! Kota nie! A co? Tak jak dzisiaj czytałeś, Kuba czytał lekturę i też pojechał na wycieczkę w torbie. Ale wszedł do busa, nie? O, ale wiesz... Wszedł do torby! Ale nic, ale planuję za rok, może za dwa Kawasaki za trzy, nie? Git majonez, panowie. Handbary masz już, patrz. Światła, wszystko gra. No dobra, zejdź na chwilę. Odpal może sam. Spróbuj sam, Bartek. Musisz moc tak. Od raptora. Ja się bym jak się chciał wchłabić, widzicie, ja ci zabrać gorsze na to kask dostaliście też w prezencie? No, pokaż. A nie kupujesz motoru? Co, no kupuję, ale nie klasa, może supermoto, ale większy, albo z Kawasaki za 300. Ale fajny, z goglami. No. To mnie gogle będą dopadły. Czyli dobra, ten będzie dla taty. No, jest gogle dla mnie. Tak? Mogę? A co, we dwóch chcesz lecieć jutro upalać? Tak, no. Nie, no idzie jutro, nie. Jak nie? Dlaczego? Bartek! Ja termobyki. Ale u nas tam. Ale u nas w dole. Nie. Do dziadka trzeba go schować. Po terenie. Aha. Gdzie? No mówił Bartek, że jutro upalają. Dobra, idziemy pisać. Piszcie umowę, piszcie. Tak? Chodźcie, sprawdzę łańcuch, wszystko no. Dobrze. No, biegi dobrze, opony dobrze, wszystko dobrze. Idziemy umowę pisać. Teraz tylko lać. No. Fajny jest. Kurde, no. No, fajny. Już nam się rodzina motocyklowa powiększyła, słuchajcie. Czyli zarażamy cały czas. Super Monciak, Bartek potem sobie ten najwyżej koła wymieni na enduro albo na jakiś szczur. Nic nie. A my się pakujemy do busa, bo zimno jest, byki. Także graty Bartas. Trzymajcie kciuki, żeby się nie psuł. Ja będę trzymał. No, rasowa supermoto Derby Senda 50. Niegrzebana, wszystko na oryginale. Czyli to, co powinno być, bez kombinacji. Bartek ma ile? 13 lat. Będzie gicio. Będzie zadowolony, naprawdę. Jeszcze kupiony od swojego, od swojaka. Teraz też się przejechałem. Jest git majonez. Jest po prostu naprawdę dobrze. Bardzo się cieszę, że Bartek w końcu będzie miał motocykl. Ma kask. Będzie z Kubą upalał. Będzie git, no naprawdę jest mega jestem zadowolony, naprawdę. To są naprawdę super fajne dni. To jest coś takiego, jak ja bym sobie sam coś kupił ze sprzętu. Jak Black Ekipa? Olej jeszcze dostałeś, Bartek? IK. IK?
kask. W ogóle i taki motula, piękny tak? Motul. I taki kask. Piękny kask. Który dobra. Będziesz miał? Tamten czy ten? Chyba tamten. Gogle sobie, przyłożę. No właśnie, tam gogli nie masz, nie? No, nie mam. Przymierzasz co, czy nie? Co, zadowolony, szczęśliwy? Zadowolony, no. Fajnie. Widzisz, jeszcze załatwięci, że jutro upalacie. Ja to bym skakał, normalnie śpiewał, tra-la-la-la-la. Ale koło zakładu upalamy? No, ja. To dobrze. Pole wiedziecie? Pomału? No, pomału, no, sięgniesz nogami, no to pomału przez pole pojedziecie. Bartek nie chce w las jechać. W las chcesz? Nie, nie chcę. Nie, w las nie. Nie, bo tam byś nie pojechał. Aha. No. Hamulce są dobre, musisz uważać. O no, wiem. Nie zapomnij biegów zmieniać. Tak. I będzie koza. Ostatni raz. No, odpal ją ostatni raz, Hubert. O, odpal ją, dziada. Będziesz płakał, nie? Będziesz płakał? Nie będę płakał. Nie będziesz płakał? Nie. No, tylko na palce było, Bartek! Bartek! Ale fajnie! Ale fajnie! Widzę, że ty jeszcze... Uważaj, nie? No, uważaj, Barta! Uważaj! Trzymaj to! Jesteś teraz! Szczęśliwym posiadaczem Derby Sendy! 50! Hurra! 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 A może tak skoki zrobicie jakieś? To was nagram. No tak podskoczycie, a ja to złapię. Czekaj, poczekaj, zdjęcie trzeba, czekaj. Pójdzie tak jak tutaj. Aha, przy jednej boku. Może jakiś kołacie też będzie. Ale nie, no myślę. Tomek jest specjalistą od wiązania. Tata, no to kto będzie więcej jeździł? Ja. A ja będę mógł? Tak. A ja? Tak. A ja? Ja wszyscy derbistendą będą jeździć. No i się nie pytaj, to nie moje! A kryj się za głowę, Ale tak, ojej. Chyba co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Co to jest? Co zrobiłeś? A co ty robiłeś? Przewalił się. No skoczyłem i się trochę przewalił. Ale przecież ja już wam nie mówiłem, żebyście skakali, to ty skakałeś bez... No ja sobie raz skoczyłem. Bez zdjęcia. Tak zrobiłem tak i to... Jak się tak tu? Fajnie. I jeszcze chyba tak tu głowę, słuchajcie. Jeszcze raz. Tak wystraszony, pokaż, jak jesteś wystraszony. Ale nie, bo masz tą chorągwię. O, tak. Jeszcze nie jeździli, a pokaż Kuba, jak ty wyglądasz. Tu i patrz, tu mam. Na tyłku? Ja. Ty to cały policzył. Wywalił się. Wywalił się bez motocykla. Trzeba się wywalać. Dobra, jedziemy teraz wyładowywać go. A jutro chłopaki upalają. Nie no, mega sprawa, naprawdę. Powiem wam, że zadowolony jestem bardzo. Kolejny zarażony wlatuje. Mam chytry plan. No. Bo tata Bartka nie chciał jutro jeździć. No. Musiał tam porobić. Ale przecież jak Senda jedzie do nas, to będą musieli przyjechać i odebrać, nie? No. I wtedy? Sam się live nam odpalił. No. 24H. My już przyjechaliśmy. Bartek nie będzie mógł zasnąć. O, Bartas tam odpalił! Pierwsze odpalenie! To spadamy. Nara, hejos, elo. Nara, Kuba. Hejos. Kuba. 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 Nara. 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 Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.